Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Gdzieś powszechnie pokutuje takie przekonanie, że humaniści to nie ścisłowcy, a ścisłowcy to nie humaniści, Że humaniści nie umieją w matematykę, a matematycy nie umieją rozmawiać z ludźmi. Czy to jest prawda? I czy ten stereotyp jest tak bardzo krzywdzący, jak można sobie wyobrazić? No, o tym porozmawiam z naszymi z dzisiejszymi znakomitymi gościniami. A są nimi przedstawicielki obu tych dyscyplin chyba równocześnie. Ale zaraz wam oddam głos dziewczyny. Są z nami dzisiaj dr Agata Komendant-Brodowska. Dzień dobry Państwu. I dr Anna Baczko-Dąbi, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a są tutaj no przede wszystkim dlatego, że prowadziły z wielkim sukcesem projekt ACTIS, którego celem było pokazanie, że ścisłowcy i humaniści, i społecznicy, i matematycy to jest jedna rodzina, może nawet czasami dwa w jednym tkwi w nas. O co chodziło w waszym projekcie? Jest zakończony sukcesem, więc mówmy o wielkich sukcesach uniwersyteckich. Jaki był pomysł na to, żeby się przyjrzeć takiemu właśnie podziałowi? E, dobra, to od czego no, by tu zacząć? To może Ty opowiesz o celu, a ja powiem, że bardzo mnie irytuje ten podział. Tak, tak. Irytacja <grytacja grytacja> chyba była gdzieś na początku tego projektu. E, tak, ACTIS, czyli Action for Computational Thinking in Social Sciences, czyli akcja na rzecz tego, żeby w naukach społecznych było więcej, Czegoś, co tłumaczy się niby na myślenie komputacyjne, ale jest to absolutnie okropny termin, więc bardziej, ja bym powiedziała, akcja na rzecz tego, żeby w naukach społecznych było więcej myślenia modelowego, modelowania, symulacji społecznych i no, takiego specyficznego podejścia do analizowania procesów społecznych, gdzie w centrum naszego zainteresowania jest dynamika społeczna. I o co chodziło w projekcie? Naszym celem było to, żeby stworzyć taki, taką okazję do zrobienia pierwszego kroku w taki świat modelowania i symulacji, bo jest masa fantastycznych podejść do analizowania różnych procesów społecznych, takich jak na przykład nie wiem, rozchodzenie się informacji, jak migracje, jak zmiana zachowań związanych chociażby z, ze zmianami klimatycznymi. Jest masa świetnych podejść. I jest sporo materiałów, które, i, i kursów różnych, które pozwalają poznać te podejścia, ale większość z tych materiałów i kursów jest na bardzo zaawansowanym poziomie. No i tutaj zderzamy Czyli się. wykluczamy tak, tych, którzy nie chcą wchodzić głęboko to. w dane ilościowe. Otóż to, i taka osoba, która może nawet by chciała, otwiera. Podręcznik i na pierwszej stronie widzi Sto, równania. Sto robaczków wielopiętrowych. Tak, i wielopiętrowe robaczki. I wzór na wariancje. Tak. Pozdrawiamy tak. pierwszoroczniaków socjologii, o, tak. którzy śnią o tym na pewno. Tak. No i właśnie wzory, równania, bardzo skomplikowane rzeczy, a tymczasem zanim się dojdzie do tych skomplikowanych rzeczy, trzeba zrobić pierwszy krok. I podejście to nie jest wcale takie trudne, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Więc y, pomyślałyśmy, y, że fajnie byłoby zrobić coś, żeby, żeby właśnie dać okazję do wejścia w ten świat, ale bez tych wszystkich robaczków wejścia w ten świat bez konieczności jakiegokolwiek matematycznego czy programistycznego przygotowania. Okej. Okay. No, i, tak, I tak właśnie. Zrobiliśmy w projekcie. Okej, a ja rozumiem, że ten podział na ścisłowców i humanistów, czyli tych, którzy umieją w matematykę i nie, jeśli pamiętamy dobrze ze szkoły średniej, nie jest już y, aktualny dzisiaj. I Wasz projekt pokazał, że to wszystko się mieści w jednym człowieku. Co? Myślę, że ten podział bardzo siedzi w głowach. E, I on nadal siedzi nam w głowach. Ja jakoś tam przy innych okazjach doktoratowych się tym zajmowałam. E, i, I to jest tak, że my od, od małego słyszymy o tym, że właśnie jesteś człowiekiem matematycznym, albo jesteś humanistką, bo to jest z płcią bardzo powiązane. E, I e, to trochę zależy od tego, za co rodzice dzieci chwalą, jak w nauczaniu początkowym pani ma podejście do matematyki. A często, jakby, dobór nauczyli, nauczania początkowego jest taki, że. Że matematyki się boją już wtedy, więc ciężko im jakąś sympatię dzieciom przekazać. Więc to są wokół tego narasta całe mnóstwo stereotypów, to jest w ogóle na inną opowieść, dłuższą pewnie. A to, z czym jakoś my się zderzałyśmy w uczeniu, Eee. Obie uczycie statystyki. Otwarcie powiedzmy, statystyki dla socjologów, czyli takiej statystyki aplikowane. Tak, tylko tak. W, w takim, głównie w takim komputerowym wydaniu, czyli w warsztatów statystycznych obie uczyłyśmy, obie uczyłyśmy. Tak, uczymy analizować dane, mhm. uczymy też trochę właśnie takiego podejścia do modelowania. do modelowania, czyli na przykład jakiś wstęp do teorii gier, wstęp do analizy sieci społecznych. Natomiast mhm. to też nasza Nasza pasja to jest głównie uczenie tego na takim bazowym poziomie, no, żeby przekonywać i żeby pokazywać, że to jest fajne i nie jest wcale takie trudne. Tak, i, i jak myślę o, o tym, jak ja uczyłam właśnie warsztatu stacznego i tego słynnego wzoru na wariancję, to D e, kwadrat mm -hmm, mhm, dobrze. Co e, moim zdaniem, ja wiem, jedna czwarta, jedna trzecia mojej pracy polegała na odczarowywaniu a mówieniu no nie no nie bój się znaczy nie bój się tego dotknąć to nie wybucha a jak dotkniesz to zobaczysz że tam może być całkiem fajnie e, więc takie odczarowywanie i praca z leniem więc gdzieś miałyśmy w głowach y takie podejście do uczenia też modelowania i, i symulacji komputerowych, które wiesz, one brzmią jeszcze straszniej, bo one są ze świata informatyków. To już są najgorsze świata, To, to bo już jest, jest, jest najgorsze. W jednej lekko zaniepokojonej dziewczynce, bo skoro mówimy o Radnie. takim odbiorcy tego projektu, który jest sprofilowany płciowo, bo o tym powiedziałyście. Tej, czy, czy wam się to udało, żeby taka, taka o, przysłowiowa tak. do, i dziewczynka o imieniu na przykład Sandy. Sandy. Sandy, czy Sandy polubiła modelowanie matematyczne, czy Sandy wie, że może to robić? Chociaż tak, rodzice tak. jej mówili, że, że to lepiej, nie dla żeby nie. zajmowała się lalkami. My, my przede wszystkim zaczęłyśmy od y, zadania Sandy odpowiednich pytań, żeby ją zainteresować. To, Jakie to, znaczy, to są pytania, żeby zainteresować. Na, nie słuchacze być może też chcą te pytania usłyszeć. Nie pytałyśmy Sandy, czy ona chce wejść głęboko w świat teorii gier oraz symulacji komputerowych, tylko pytałyśmy Sandy. Na przykład, jak to się dzieje, że wykorzystujemy za bardzo różne zasoby, które się w końcu skończą i mamy z tym problem? Albo krok wcześniej. Dlaczego, jak mam mieszkanie studenckie i mamy w nim kuchnię, to dlaczego w tej kuchni jest wieczny bałagan i tak ciężko tam utrzymać? Porządek i się podzielić po My pracą. Myślę, że Justyna też chciałaby znać odpowiedź na to też by pytanie. Ja bym chciała znać odpowiedź. To, to wytłumaczcie nam teraz, hmm. jak od pytania o bałagan w kuchni i w mieszkaniu studenckim przejść do tych trudnych robaczków, które są na 34. stronie książki, albo co jest pomiędzy, bo chyba to pomiędzy jest kluczowe, żeby dojść do tej 34. strony. Tak, to, to pomiędzy jest zdecydowanie kluczowe. To, co jeszcze tak może jakby jak, jak to właściwie wygląda, to stworzyliś, stworzyliśmy w ramach projektu kursy online dostępne. Za darmo, można na nie sobie wejść i sobie je przejść. A gdzie one są dostępne? Bo one możemy się pochwalić. Są dostępne na platformie Future Learn i te kursy pozwalają właśnie wejść w ten świat modelowania i symulacji w taki miękki sposób, czyli dokładnie zrobić to, o czym powiedziałeś, czyli przejść od pytania o brudną kuchnię do tego, jak możemy robić symulacje na przykład tego, w jaki sposób wykorzystujemy wspólne zasoby, jak wygląda proces przełowienia e, i w jaki Brzmi sposób. to enigmatycznie. Można... Poczekaj, pozwól, że dopytam, jak Sandy, robić symulacje w kontekście brudnej kuchni, to znaczy biorę kartkę, rysuję mhm. aktorów procesu brudzenia w kuchni, mhm. aktorów sprzątających kuchnię, a potem ich porządkuję, piszę algorytm, który mówi. Sandy sprząta we wtorki, a Peter sprząta w czwartki? Czy tam są jakieś kolejne kroki, które trzeba tak nawet na sucho uwzględnić, żeby to zadziałało? Jaki jest no. efekt takiego działania? W sensie wiecie, jak, co jest produktem mojego modelowania brudnej kuchni? Myślę, że to jest, to jest jeszcze odrobina inaczej. Najpierw, najpierw pokazujemy tą opowieść na kuchni, bo to jesteś, każdy jest w stanie sobie to wyobrazić. Mm -hmm. Każdy kiedyś był w jakiejś brudnej kuchni e, i gotował się nią mniej lub bardziej, i bardziej się migało sprzątanie albo mniej. I na takich. Pan Jerzy się nazywa paper and pencil models. Czyli to są takie modele właśnie takie, które możesz sobie narysować. Tak, motywacje uczestników tego sprzątania, e, mhm. w jaki sposób te motywacje zgrywają się w taki wspólny, dziwny efekt, że każdy w sumie chciałby, żeby ta kuchnia była czysta, ale ona niestety czysta nie jest. No a I... potem, potem przechodzi się trochę dalej. Potem przechodzi się dalej, przypisujemy do tego liczby, te liczby są dość proste. I to jest chyba ten magiczny moment, w którym Sandy może zwątpić. Może Sandy zwątpić. Zwątpi. Sandy nie zwątpi, bo bardzo dużo nad tym pracowaliśmy i, i też miałyśmy... No w partnerstwie mieliśmy takie osoby, które super się znają na takim przekazywaniu wiedzy. Partnerstwo było międzynarodowe. Było międzynarodowe. Mieliśmy tak, mieliśmy partnerów z Berlina. Z Berlina Instytut Internetu i Społeczeństwa imienia Aleksandra Humboldta z Berlina i z Holandii Uniwersytet w Groningen, więc też może warto tutaj wspomnieć, że mieliśmy po prostu rewelacyjny zespół. My się strasznie lubimy. I wspólnie osiągnęliśmy ten efekt. Więc z jednej strony pasjonaci modelowania i symulacji, ale z drugiej strony też specjaliści od tego, w jaki sposób przekazywać rzeczy, może nie takie bardzo łatwe, łatw, łatwo i miło i tak, żeby wszystko było zrozumiałe, spójne i żeby stanowiło jedną historię. I każdy z tych naszych kursów w związku z tym ma taką, ja bym powiedziała, dwoistą naturę. Z jednej strony... I po trochu wprowadza różne rzeczy związane z modelowaniem, z symulacjami. Z działami e, społecznymi. Każdy, każdy jest o, jakby o innym temacie. A no. z drugiej strony, właśnie każdy z nich pozwala też odpowiedzieć na jakieś py ważne pytanie związane ze światem społecznym. To znaczy, ja bym powiedziała nawet, że te kursy są nie tylko fajne dla osób, które chciałyby wejść w świat modelowania, ale dla osób, które na przykład interesują się tym, w jaki sposób powstają protesty, w jaki sposób w ogóle dochodzi do zmiany społecznej. To jest jeden kurs. Drugi kurs e, może być dla kogoś, kto interesuje się tym, w jaki sposób e, upowszechniają się w sieci informacje i dlaczego influencerzy są tacy ważni w ogóle w naszym e, świecie obecnie. E, jeden kurs jest o tym, w jaki sposób mądrze podejmować decyzje. No a jeden jest właśnie też o sprzątaniu, o przerybianiu o, i e, o przełowieniu tak i o, o różnych problemach ekologicznych. Więc każdy z tych kursów z jednej strony. E, Opowiada o jakimś problemie społecznym i w jaki sposób go rozwiązywać, a z drugiej strony gdzieś tam po drodze, po drodze pojawiają się różne, różne pojęcia, różne koncepcje, różne narzędzia związane właśnie z modelowaniem. I to, co jeszcze jest ważne, to też myślę, że w dużej mierze dzięki współpracy z Uniwersytetem w Groningen i z Wanderem Jagerem, który jest pasjonatem ogromnym, właśnie modelowania i symulacji. I Ekspertem w tej dziedzinie. E, mamy też w, e, w tych naszych kursach specjalnie zaprojektowane symulacje, w których nic nie trzeba programistycznie umieć, a można sobie z nimi poeksperymentować, pobawić się tymi To, to wróćmy do tej Sandy i do tych, do tych wartości, bo Ania mówiłaś o tych wartościach, mm -hmm. że przypisujemy. Jesteśmy na kartce. Przejdźmy taki proces, no bo tak. mówimy enigmatycznie. Modelowanie, tak, tak, tak. teoretyczne, praktyczne, komputerowe, symulowanie. A ja jestem ciągle w tej brudnej kuchni. Dobrze. I Sandy jesteś. dostaje olśnienia i ona teraz wykorzysta swoją wiedzę z waszego kursu do tego, żeby zarządzić porządek. Mm -hmm. Są Jest. aktorzy. Agata powiedziałaś o motywacjach i Powiedziała Ania, że będziemy przypisywać wartości, ja się przestraszyłam. Ale wróćmy do tego momentu. Mm -hmm. Najpierw mamy aktorów, których oglądamy. To są prawdziwe osoby, mają imiona, zaprzyjaźniamy się z nimi, e, występują w prawdziwej kuchni. Mam takie króciutkie filmiki, w których oni robią różne rzeczy. I w którymś momencie, i to się nie dzieje bardzo szybko, tą całą ich warstwę decyzyjną przekładamy na liczby, bo wchodzimy w tokiem gier. A mm -hmm. teoria gier właśnie tak ma to do siebie. Czyli co? Jeden, jeżeli zrobi, zero, jeżeli nie zrobi? Mm. T, 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 trochę jeszcze inaczej. Trochę jeszcze inaczej, ale nic strasznego. Sędzi się przestraszyła. Tej... Nie, się tak nie przestraszyła. Nie, nie. Nie, nie, naprawdę jest to tak zrobione, żeby sędzi się nie przestraszyła. To jest raczej tak, że numer, numery, czy liczby przypisuje się różnym możliwym efektom, czyli na przykład ja sprzątam kuchnię sama, no to jest takie nie za, nie za fajny dla mnie rezultat y, sytuacji. A ktoś sprząta kuchnię, a ja sobie mogę w tym czasie wypić kawkę i Popatrzeć nic nie na porobić, to to jest taki w ogóle najwspanialszy. No tak, rezultat, zdecydowanie. Tak? Więc tak. Te, takie rezultaty, mm -hmm. cztery bazowe rezultaty sobie porządkujemy i sprawdzamy, co się, co się będzie działo. I co jest na końcu tego przyporządkowania? To już pomińmy te cyferki, żeby nie, nie grzą, grzęznąć tutaj w <laughs> y, szczegółach takich. No, no bo to Bez wazwy że... wizualnej też jest bardzo trudno mówić o cyferkach. <grym> to tego też nauczyło się, też się tak. nauczyłyśmy w projekcie. I, I nawet nie próbujemy tego tutaj robić w związku z tym. To trzeba bardzo z dużym wyczuciem takie, takie procesy przeprowadzać. Ale finał, ale procesu, ale finał, no finał kuchni. jest taki, że potem się w kuchni pojawia więcej osób, potem zastanawiamy się nad tym yy, i one nadal nie sprzątają, potem yy, zastanawiamy się nad tym, jak z tej brudnej kuchni wyjść. I oni zaczynają się umawiać, albo przychodzi właścicielka mieszkania, na nich krzyczy. No różne życie, rzeczy. Się po prostu dzieją. życie, życie tak. dzieje się tak. życie. Tak, I, te, i ten cały problem przekładamy też na różne problemy ekologiczne, które mają podobną, e, strukturę. podobną strukturę. Dlatego, że tak samo jak fajnie by było, żeby ktoś za nas sprzątnął kuchnię, tak też fajnie by było, gdyby inni zrezygnowali na przykład z wykorzystywania plastiku, a my byśmy nie musieli. Więc ten sam problem, który jest e, u podstaw brudnej kuchni e, w, w, w wspólnym w mieszkaniu jest też u podstaw bardzo wielu problemów ekologicznych. Więc idąc jakby dalej, z kuchni przechodzimy na przykład na łowisko i zastanawiamy się jak mm -hmm. to jest, że każdy z rybaków chciałby łowić więcej. No ale jak się za dużo wyłowi tych ryb, no to potem pojawia się problem, bo ryby no, mogą się rozmnażać w określonym tempie i e, za, za jakiś czas tych ryb nam brakuje. I akurat w tym kursie, o którym opowiadamy, e, mówimy też o tym, co już wiadomo na podstawie różnych badań, między innymi na podstawie badań Elinor Ostrom, co już wiadomo o tym, w jaki sposób tego rodzaju problemy można rozwiązywać. No i na przykład są to różnego rodzaju takie umowy społeczne, różnego rodzaju kontrakty, które ludzie zawierają ze sobą. Oczywiście, jak powiedziałam, kontrakty, ale to takie niewłaściwe słowo, ja, jak ludzie umawiają się na to, w jaki sposób pilnować tego, mm -hmm. żeby nikt jakiegoś tam łowiska nie, nadmiernie nie wykorzystywał. Także przechodzimy przez cały taki proces i po drodze na przykład uczestnik takiego kursu może sobie z takim wirtualnym łowiskiem poeksperymentować. Ma tam a co by... ryby, ma tam rybaków, tak, może a, tak. i może, zarządzać. Tak, może zobaczyć, co by było, gdybyśmy ustalili, że przez dwa dni w tygodniu się nie łowi. A co by było, gdybyśmy ograniczyli kawałek Czyli łowiska? Czyli lekcja wychowawcza też poniekąd z perspektywy o, tak? społecznej. Nie <noise> tylko edukacyjna, ale też wychowawcza, bo można sobie poćwiczyć, jak nasze zachowania wpływają na dynamikę grupową. Absolutnie co na nas sucho tak. się prawie nigdy nie tak, zdarza. Tak, nasze historie są dość zaangażowane rzeczywiście. <noise> tak, absolutnie tak. No i po, po drodze też... Myślę, myślę sobie, że warto też po powiedzieć o tym, że to czego się też nauczyliśmy w trakcie tego projektu i w trakcie tworzenia tych kursów, to jak ważne jest wyważenie takich bardziej treściwych elementów w trakcie procesu edukacyjnego i takich bardziej lekkich, mhm. takich, które dają trochę powietrza, dają trochę rozrywki. Więc to, co na przykład w kursie o sieciach w którymś momencie się robi, to można sobie policzyć. Ile osób mamy, w, w, do ilu osób moglibyśmy dotrzeć w dwóch krokach, licząc naszych znajomych Facebookowych i znajomych naszych znajomych jest Facebookowych? na pięciu uścisków dłoni. No Już właśnie, nie pamiętam. Prawda? Tak, to, jest też, to, to jest też ta zasada, o której w ogóle w, w tym kursie sporo, sporo się mówi, w, w kursie o analizie sieci. Więc różne, różne takie tematy związane z, z tymi. Które tak właśnie może trochę strasznie brzmią, prowadzamy właśnie w taki miękki sposób. Takie z odniesieniem do własnych doświadczeń, czyli jak rozmawiamy znowu ta kuchnia i łowiska, to mówimy też o innych tematach, które mają podobną strukturę. To mhm. w ogóle jest super w modelowaniu, że bardzo podobnie można patrzeć na pozornie różne zjawiska. E, więc na przykład pytamy o, o, o to, dlaczego jeździmy na gapę, dlaczego nie kupujemy biletów albo dlaczego kupujemy bilety, albo kiedy ostatnio byliśmy pasażerem na gapę jakiegoś typu. No jest dobra, to, taka ale jest, to, jest to zmiana to. w obszarze takim, takim wychowawczo-edukacyjnym, a jak z tą zmianą myślenia o matematyce jako czymś okropnym albo statystyce jako czymś e, takim ostraszającym? Czy udało Wam się przeszkolić jakąś grupę ludzi? Czy macie jakieś dane odnośnie tego, jak Sandy i ile Sandy, ile sztuk Sandy poprawiło swój obraz myślenia o computational studies? No, e, do, nasze do, doświadczenie jest póki co bardzo dobre. To znaczy w tych kursach na Future Learn wzięło udział już ponad 3000 osób. Co bardzo, bardzo nas cieszy, w którymś momencie, jak rozmawialiśmy o tym właśnie w naszym partnerstwie, to Wander powiedział, no powiedzmy, że robię kurs jeden rocznie na 30 osób. To to jest trochę tak, jakbym 100 lat ten kurs robił właśnie dzięki temu, e, dzięki temu projektowi. Czyli 3000 osób jednak uznało, że. To wcale nie Super. jest takie trudne. Czy, czy pójdą dalej w tym kierunku, czy, czy będą mieli, czy, czy gdzieś dalej będą się kształcić w tę, w tę stronę, trudno nam powiedzieć. Natomiast dla nas ważne jest to, że chociażby dzięki temu w, u tych kilku tysięcy osób to podejście w ogóle zaistniało w świadomości, że coś takiego jest, że można na przykład analizować jakieś rozwiązania polityczne typu czy powinny być obowiązkowe maseczki, czy może nie, czy powinno być ograniczony transport, czy może nie? W jaki sposób jakby rozwiązywać różne takie, e, takie problemy natury społecznej, e, że, że można do takich, e, do takich problemów używać w ogóle symulacji? I takiej mhm. symulacji rozumianej jako paper, e, pencil mhm. simulation niekoniecznie z wykorzystaniem zaawansowanych metod. Jesteśmy jeszcze winni słuchaczom jeden przypis, bo reprezentujecie Wydział Socjologii, ale nie cały wydział, tylko pewną szczególną ścieżkę edukacyjną na tym wydziale Aniu powiedziałabyś trzy słowa o socjologii cyfrowej, bo mieliśmy że to pytasz. Mieliśmy tu gości socjologii cyfrowej, reprezentantów, i dr Maję Sawicką, i profesora Sławomira Mandesa i Mikołaj Lewicki, który z nami współpracuje też przecież gdzieś w audycjach się pojawił, no więc najwyższa pora powiedzieć wprost, że jest taki kierunek na. Jest taki. Socjologii. I takie wątki, którymi my się zajmujemy, tam też się pojawiają, ale to jest jeden z wielu wątków. Ja mam przyjemność jakoś opiekować się w tej chwili tym kierunkiem. To jest studia długiego stopnia dość młode, ale powoli wychodzimy z wieku żłobkowego, nowogodkowego, jest takim późnożłobkowym, myślę. I Bunt się zaczyna? Nie, nie, nie widzimy tego. Nie, nie chyba nie. nie. Bunt swoje Nie, absolutnie. Nie, nie, nie. Żadnych takich rzeczy. I cóż, no i mamy tam bardzo fajnych studentów, fajnych wykładowców. I jeszcze z osób, które, które są związane z kierunkiem, też były z nami w pojeździe, jest dr Katarzyna Abramczuk. Były trzy razem ten nasz projekt wymyślałyśmy. Kiedyś wymyśliliśmy to w kawiarni. Powiedzmy sobie szczerze. Czyli tak było paper, pencil... A I mhm. coffee. Tak, rozumiem. Ja bym jeszcze jedną rzecz powiedz. dodała. Tak, bo chciałabym powiedzieć, się że. Oniśmielona się poczuła. Że socjolo na socjologii cyfrowej też od odchodzimy od tego podziału, że humaniści albo, o, tak. albo ilościowcy. Nie ma takiego podziału. Po prostu jeśli chodzi o socjologię cyfrową. Nie ma tego podziału, bo analiza wszelkich jakby śladów cyfrowych, to może być analiza zarówno o charakterze bardziej jakościowym, analiza tekstu, ale też analiza tekstu może być ilościowa, tak jakby. Także ten ten gdzieś... podział w naukach społecznych, który no, na studiach na pewno to przeżywałyśmy Pokutowo, i cały pokutował, tak. że albo człowiek jest jakościowcem, albo jest ilościowcem, I albo uczy się w pierwszej, albo w drugiej klatce schodowej na Wydziale socjologii. <laughs> Dokładnie tak. Sentymentalne <śmiech> wspomnienie, <śmiech> wybaczą państwo. <laughs> Dokładnie, tak. To bardzo staramy się go burzyć. Wła właściwie nawet nie dałoby no. się go wprowadzić, ja bym nawet tak powiedziała. Że to już chyba so nie to czas. Tak, że na socjologii cyfrowej, jeżeli ktoś chce być socjologiem cyfrowym, to jest, może być i takim, i takim, a właściwie można też te, te podejścia i można i warto te podejścia łączyć. I będziemy śledzić, i okres rekrutacyjny jeszcze przed nami, ale niech ta wiedza idzie w świat, i, i dobrzy kandydaci przychodzą, żeby przełamywać stereotypy, i nie tylko tutaj płciowe, ale też takie dyscyplinowe wewnątrz, wewnątrz dyscypliny, takie paradygmatyczne powiedzielibyśmy w socjologii. Ilościowcy, jakościowcy to już chyba dziś jest anachroniczne podejście, tak jak online i offline, o czym Floridi pisał. Nie ma już takiego podziału, więc my dzisiaj zburzamy, burzymy granice i burzymy podziały, które gdzieś narosły. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby się przełamali i popatrzyli na problemy społeczne, no właśnie z takiej perspektywy, może nieco bardziej ustrukturyzowanej, żeby nie powiedzieć modelującej. Gdzie te kursy znajdziemy? Raz jeszcze powtórzcie na koniec, proszę. Kursy są na platformie FutureLearn. Natomiast bardzo zachęcamy do wejścia na stronę naszego projektu actisedu.eu i tam są też linki do wszystkich kursów, a także to o tym nie powiedziałam, ale są też wszystkie materiały, które można sobie pobrać, przeglądać, oglądać filmiki na YouTubie. Zachęcamy bardzo. Tak, bardzo zachęcamy, są też materiały dla nauczycieli. Zachęcamy tym bardziej doktor bardziej. <grych> Anna Baczko-Dąbi. Dziękuję bardzo. Doktora Agata Komendan-Brodowska. Bardzo dziękuję. Wydział Socjologii, Socjologia Cyfrowa. A ja pięknie dziękuję i słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Campus. Same sztosy.